To jak zachowują się surowce przy rosnącej inflacji? Surowce ze wszystkich klas aktywów historycznie udowodniły, że właśnie najlepiej zachowują się właśnie w otoczeniu wysokiej i rosnącej inflacji. No i tutaj przykłady metali szlachetnych, czyli złota i srebra, które stanowią fajny hedge. Jeszcze lepiej historycznie zachowywały się miedź czy metale industrialne, a najlepiej historycznie zachowywały się surowce energetyczne.